Mateusz Masternak z nami po ceremonii ważenia przed galą Nosalowy Dwór Knockout Boxing Night 18. Mateusz, sam zapowiadałeś, że wczoraj słyszałem w rozmowie z Telewizją Polską, że forma będzie na pewno dobra, bo tak naprawdę szykowałeś się trochę, przynajmniej w części, do walki o Mistrzostwo Świata. Jak to faktycznie jest? Czy jak się ma taki duży apetyt, a potem się zejdzie na trochę niższy poziom, to da się i te emocje, i tą formę, i to wszystko tak utrzymać fajnie? No to jutro tak naprawdę się przekonamy, bo trudno to przewidzieć. Natomiast bardzo i tym razem, jak zawsze, traktuję swoje przygotowania do walki bardzo poważnie. Nieważne, z kim walczę. No bo jednak to jest moja praca, to jest w jakimś sensie mój zawód, sposób na życie. No więc nie chciałbym pozostawiać jakichś sytuacji dwuznacznych. Niedomówień. Piąta walka w ciągu 13 miesięcy, to jest bardzo dużo. Nie wiem, czy jest jakikolwiek zawodowiec, nawet na tym niższym poziomie, kiedy tych walk toczy się naprawdę dużo, który boksuje tak często, ale też chyba tego oczekiwałeś, jak podpisywałeś kontrakt z Knockout Promotions, tej aktywności. Dobrze, że nie wymieniłeś Archiego Moore'a, który stoczył 219 walk i potrafił boksować w piątek dyszkę, w sobotę i w niedzielę, więc w weekend robił 30 rund. No to ja aż takiej intensywności nie mam, natomiast jakby regularność boksowania jest to kluczowa sprawa do utrzymania wysokiego poziomu sportowego, bo może nieraz tak naprawdę to, co jest w ringu, to jest najłatwiejsze, ale sparingi, przygotowania, to nastawienie, trzymanie się cały czas w reżimie treningowym, jednak te ruchy, przyruchy, przedruchy, no to wszystko jest cały czas szlifowane i myślę, że większość pięściarzy powinna brać ze mnie przykład, by próbować utrzymać aktywność, no bo nie boksując 2 lata i później dostać fajną walkę, to nie wiem, czy taki rozbrat dłuższy będzie atutem. Wydaje mi się, że nie. A ty się czujesz na taką fajną walkę gotowy? Bredisa chciałeś wziąć, twój promotor mówi, że marzy mu się walka z Makabu, nawet w Kongo. Ty jesteś gotowy na każde wyzwanie dzisiaj? No wiesz co, no, na te dwa, na jedno już się zgodziłem, na drugie jestem chętny, więc tu zgodzę się z Andrzejem, że myślę, że stylowo Makabu powinien mi odpowiadać, dlatego że to jest pięściarz niższy ode mnie, który nie unika walki. Fakt, jest leworęczny, ma fajną płynność zadawania ciosów, jest również doświadczonym, ale wydaje mi się, że ma swoje wady, był już w swojej karierze przetrącony i można byłoby go przetrącić. Fajnie powiedziane, przetrącony. Twój rywal jutrzejszy, nie podejmę się wymowy nazwiska, pięściarz z Kosowa mieszkający w Niemczech. Co ty o nim wiesz? Jaką ci się udało analizę zrobić tego zawodnika? Wiesz co, jest to pięściarz niebezpieczny i ktoś tu mówi, że on ma 12 czy 13 pojedynków, natomiast w boksie olimpijskim ma 3 razy więcej pojedynków ode mnie. Więc jakby patrzeć tylko na to, no to tu szanse się wyrównują. Natomiast wydaje mi się, że jest to pięściarz, który lubi walkę z bliska. Jakby to kiedyś powiedział Felix Sztam, jest właśnie w tym aspekcie usposobiony. Więc będę chciał boksować, narzucić od pierwszej rundy dużą ilość ciosów, mocny pressing, ale dystans. I zobaczymy, to jest boks. Mam jakieś swoje atuty, mam swoje doświadczenie, będę chciał to wszystko wnieść do ringu i pokazać ciekawy, efektowny boks. A jeszcze a propos tego częstego boksowania. Niektórzy mówią, fajnie, że się tak często boksuje, inni mówią, między tak częstymi walkami nie ma czasu, żeby coś potrenować, coś poprawić na spokojnie, do czegoś się przygotować. To jako ten zawodnik już doświadczony, ukształtowany, jesteś bardziej zwolennikiem której teorii? Aktywnej. No bo sorry. No jak patrzysz na boks olimpijski, to w ogóle liczby się to kupy nie trzymało. No jak chłopaki toczą po 30 walk w roku, a mimo wszystko się rozwijają i mają czas na poprawienia. Więc wydaje mi się, że w takim częstym boksowaniu kluczem jest umiejętność treningowa, mądrość trenera, jak również samego zawodnika. Wydaje mi się, że nam z Piotrkiem udaje się to wszystko godzić, dlatego że jak ja mam często walki, to ja nie robię teraz okresu 3 czy 4 tygodniowego sparingów.
Dlatego, że to byłoby za dużo, by wyszło na to, że ja non-stop musiałbym robić sparringa. Jednak na sparringach też pięść się wypala, więc sparowałem raz, głównie dwa razy w tygodniu i tak naprawdę od ostatniej walki cały czas byłem w kontakcie takim ringowym, sparringowym. Więc wydaje mi się, że to kwestia odpowiedniego treningu i można boksować dużo częściej. Nawet jak patrzy się na takich pięściarzy jak Julio Cesar Chavez, on na przykład robił walkę raz na pół roku, walkę w obronie tytułu, ale między tymi miał walkę w jakichś kasynach pośrednie, 10 rundówki z, powiedzmy, w takim przeciętnymi rywalami, 3-4. I to było jakby traktowane w formie przygotowania do obrony pasa w kolejnej walce, więc można też tak to poukładać, więc wszystko w rękach trenera i pięściarza. Okay. Jeszcze zadam Ci na koniec pytanie, może mało wygodne, ale no teoretycznie mamy tutaj dwie walki wieczoru, ale jednak boksujesz przed Fiodorem Czerkaszynem. Jak się z tym czujesz? Jako no, były pretendent do tytułu Mistrza Świata, były Mistrz Europy. No właśnie. Kto drugi, tego Pan Bóg lubi, tak? Nie ma dla mnie to znaczenia. Dla mnie najważniejsze jest to, co się dzieje w ringu. I nieraz jest tak, że te walki jedzie się na wielką galę, a te jednak poprzednie walki są dużo lepsze niż ta. Natomiast nie ma to dla mnie najmniejszego znaczenia. Fiodor miał bardzo fajnego rywala, szkoda, że to się nie udało. Kontuzja, wypadek i nie doszło do tego pojedynku. Natomiast jest młodszy, ma prawo boksować w głównej walce. Ja wiesz, jako już ten starszy pan, który teoretycznie wcześniej powinien chodzić spać, więc wcześniej też powinien boksować. Okej, dzięki. Dzięki.